nie żyje znany i ceniony artysta. Nikt nie spodziewał się, że śmierć zabierze go tak wcześniej. Wiadomo jednak, że o jego losie przesądził koronawirus. Nie żyje wybitny człowiek. Aż trudno uwierzyć, że nie ma go wśród nas, jego dzieła podziwiały miliony. Wieść o jego śmierci spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba. Z wielkim bólem podano, że wszystko przez panującego COVID-19. Specjaliści, choć do ostatniej chwili nie chcieli się poddawać, okazali się bezradni. Nie żyje wielki architekt. Zmarł na koronawirusa, jak podaje Wirtualna Polska, we Włoszech z powodu koronawirusa zmarła kolejna osoba. Tym razem ofiarą padł 92-letni włoski architekt, Vittorio Gregotti. Mężczyzna był M. inny pomysłodawcą Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie czy w Gdyni. Wiadomo, że kilka dni temu trafił do szpitala z diagnozowanym wirusem COVID-19. Jego stan od samego początku był określany jako ciężki. Lekarze natychmiast rozpoczęli walkę o jego życie, dzień i noc robiąc co w ich mocy. Niestety, ostatecznie okazali się bezsilni. Okazuje się, że do szpitala trafiła również jego żona, jednak o jej stanie zdrowia wiadomo niewiele. Tymczasem żegnają go krewni, przyjaciele i wielbiciele. Włoski architekt Stefano Boeri napisał w swoich mediach społecznościowych poruszające słowa: mistrz architektury międzynarodowej, stworzył historię naszej kultury. To wielka strata, z którą ciężko się pogodzić. Dzisiaj grzeje, 1. Rośnie tempo zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach. 2. Gwiazdorem jak miłość trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa. Puściły mu nerwy, dał im ostro popalić. Warto wspomnieć, że we Włoszech wciąż trwa rygorystyczna kwarantanna. Liczba osób zarażonych koronawirusem przekroczyła 20 tysięcy i rośnie z każdym dniem. Tamtejsze własne starają się zapobiegać kolejnym przypadkom, jednocześnie alarmując o niewychodzenie z domów, gdy nie jest to koniecznie. Smutne wieści odbierają mowę, a nadzieje na szybki koniec dramatycznej sytuacji mają nie tylko Włosi, ale i mieszkańcy innych państw. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.